Siema, witam w kolejnym poradniku z serii napraw oraz modyfikacji sprzętów komputerowych i dziś będziemy wymieniać gniazdo zasilające w laptopie od firmy Asus. I tutaj już nie będę Wam pokazywał zbędnego rozkręcania laptopa, pokażę Wam jego skręcanie oraz w szybki sposób, tak w przyspieszonym tempie, zobaczycie jak lutuje właśnie to gniazdo. Tutaj nie ma co za dużo tłumaczyć, bo wystarczy lutownica, cyna oraz topnik i sobie z tym radzimy w łatwy sposób. Diagnozę oczywiście przeprowadziłem poza poradnikiem, co to było. Komputer do mnie został dostarczony po upadku i się przestał uruchamiać. Jak się okazało, właśnie uszkodzone zostało gniazdo zasilania. Tam taki jeden z pinów puścił i nie łączył właśnie z płytą główną, więc gniazdo założyłem nowe. Czyli założymy teraz w tym poradniku, a więc jeżeli jesteś ciekawy, zapraszam do oglądania. Ok, przystąpimy do lutowania gniazda zasilania na płycie głównej od laptopa, od firmy Asus. Dokładnego modelu nie pamiętam, ponieważ wylutowywałem te gniazdo 2 dni temu. Zamawiałem nowe gniazda, bo akurat nie miałem u siebie, więc do mnie dotarły i przystąpimy właśnie teraz do ich wylutowania. To Wam pokażę w przyspieszonym tempie lutowanie. Nie będziemy tutaj zbędnie się rozwijać i rozmawiać na temat tego. Po prostu Wam pokażę, tak abyście mieli filmik fajny, to lutowanie, a więc zaczynamy. Mamy zrobione, więc teraz przystępujemy do składania komputera. Już od razu przy takim wymianie gniazda, gdy już rozebrałem komputer w Mac, to oczywiście nakładamy też pastę termoprzewodzącą. Wyczyściłem całe rozchłodzenia już klientowi.
No i jak zwykle oczywiście to bywa. Spece składali przed nami, czyli połowy ślub nie mamy. Musimy dokładnie móc sobie. Ale tak to bywa. Również tutaj już kleiłem te kołki mocujące. Jak widać, jestem już na kończeniu skręcania obudowy laptopa. Oczywiście nie było się tutaj bez ingerencji z moimi śrubkami. Muszę je tutaj dokręcać, bo jak komputer do mnie dotarł, to nie miał w ogóle śrub. Nie wiem, kto go tutaj rozbierał. Do tego, jak wam wspomniałem wcześniej, to dokładałem jeszcze, kleiłem jeszcze kołki te mocujące, też to było wszystko tam połamane. Jak mówię, ten komputer jest po upadku. Dobra, sprawdzimy, czy się teraz po prostu uruchomi. Mamy tak już większość złożoną w całości komputera. Dobra, ładowarkę już sobie podłączyłem do gniazda wyświetlającego. Zamieścimy teraz tutaj, w tym gnieździe, który lutowałem. I jak widać, diody się zapaliły, czyli jest dobry znak. Komputer się uruchomił i mamy już tutaj tą naprawę, którą miałem do wykonania zrobioną. Komputer działa, skręcam go do końca i oddaję go klientowi. No i tak, dobiegliśmy do końca poradnika. Jak widzicie, komputer już złożony w całości i jest gotowy do oddania dla klienta. Miałem tylko naprawić to, aby się uruchamiał. Miałem w systemie nic nie ruszać. Klient tego nie życzył, więc tego oczywiście nie robimy. Szanujemy to, ale przy właśnie, jak już wspomniałem, przy wymianie tego gniazda, to oczyściłem cały komputer w środku, jego układ chłodzenia, nałożyłem nowe pasty. Jak widzicie, w szybki sposób wlutowaliśmy gniazdo, bo to nie jest nic trudnego, po prostu dobra lutownica, cyna, topnik i radzimy sobie z tym tematem sami, bez żadnej ingerencji innych osób. Ale oczywiście, jeżeli nie jesteś na siłach, to tego nie ruszasz, a lepiej to oddać komuś, kto się tym zajmuje na co dzień. A więc na dziś to tyle i tutaj już przy okazji wam mogę zdradzić. Kolejny poradnik będzie właśnie z budowy tego mojego komputera, ciąg dalszy i tutaj przełożymy ten przewód zasilający do karty do karty graficznej, bo jest zbyt krótki, ja go w obudowie chcę przełożyć i wpiąć do karty, to mi brakuje kilku centymetrów, więc tutaj przedłużymy ten kabel i zobaczycie, jak to będzie wyglądało, jak możemy sobie z tym sami poradzić. A więc na dziś to tyle, trzymajcie się, cześć, hej, nie zapomnijcie o lajku oraz subie.